tym roku na terenie Polski z udziałem rowerzystów doszło do 9 wypadków, w których zginęło 4 rowerzystów, a 46 zostało rannych. Spowodowali też 20 kolizji. Jednak nie zawsze winę ponosi kierowca jednośladu. Osoby kierujące samochodem często doprowadzają rowerzystę do sytuacji niebezpiecznych, zajeżdżają im drogę czy nie ustępują pierwszeństwa. Dlatego policja od 22 kwietnia aż do 22 września przeprowadza akcję o nazwie Kręci mnie bezpieczeństwo. Pod lupę pójdą zarówno rowerzyści oraz kierowcy samochodów, którzy zachowują się niestosownie względem kierowców jednośladów. Można spodziewać się kontroli drogowych. Tutaj funkcjonariusze ruchu drogowego będą zwracali uwagę również na zachowania kierowców wobec rowerzystów, czy są przestrzegane, czy kierowcy zachowują się właściwie, kiedy widzą na swojej drodze właśnie rowerzystę. Bo trzeba przede wszystkim pamiętać, że rowerzysta ma prawo jeździć normalnie, tak jak każdy uczestnik ruchu drogowego normalnie po jezdni i jest pełnoprawnym tym użytkownikiem tej drogi. Dlatego tutaj niektórzy kierowcy zapominają, to jest kwestia przypomnienia, ale będziemy też sprawdzać dzieci, bo tutaj wiele przypadków takich jest, że dzieci jeżdżą bez karty rowerowej, bez uprawnień, samodzielnie, po drogach czy chodnikach. Pamiętajmy, że dziecko do lat 10 nie może poruszać się rowerem bez opiekuna. Akcja ma też charakter informacyjny, dlatego zaplanowano szereg spotkań m.in. z dziećmi i młodzieżą. Funkcjonariusze będą na takich spotkaniach, będą na pewno mówili o tych zasadach bezpiecznego poruszania się na rowerze, o tym, w jaki sposób właśnie rower powinien być wyposażony, w jakie elementy, które gwarantują nam to bezpieczeństwo. No i też oczywiście podczas spotkań na festynach, różnych okolicznościach będziemy też przypominać kierowcom o pewnych zasadach, o kulturze na drodze, o tym, że rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, ale przy tym niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, dlatego też należy zapewnić mu to bezpieczeństwo, gdyż w przypadku zderzenia samochodu z rowerzystą, z rowerem, no skutki zawsze dla rowerzysty są bardziej poważne, te konsekwencje zdrowotne, niż na przykład dla kierowcy samochodu. Pieszy czy rowerzysta jest takim samym członkiem ruchu drogowego jak kierowca samochodu. Wszyscy mają obowiązek respektować kodeks drogowy oraz dbać o bezpieczeństwo swoje, jak również pozostałych uczestników ruchu. Rowerzysta musi też pamiętać, że nie zawsze może poruszać się chodnikiem, a jeśli już musi, to pieszy ma pierwszeństwo. Pieszy natomiast powinien pamiętać, że na ścieżce rowerowej jest gościem i tutaj pierwszeństwo ma rowerzysta. Wybierając się na przejażdżkę rowerową, nie zapominajmy też o odpowiedniej widoczności i kasku.